W dzisiejszym fascynującym odcinku rozpoczniemy niesamowitą przygodę w Super Mario 3D World. A naszym zadaniem będzie uratować wszystkie Sprixy księżniczki, które zostały porwane przez Bowsera. Ale zanim je uratujemy, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili rekordowe 5000 łapek w górę. To wtedy nagram dla was jeszcze więcej fantastycznych gier z Nintendo Switch. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag 3D, aby zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i lubisz gry z Nintendo, to nie czekaj, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj. No i oczywiście zostań z nami na dłużej. Możemy grać jako Mario, jako Luigi, jako Peach, jako Toad, więc całkiem fajnie. My sobie myślę, że zagramy jako Mario na początek, chociaż Luigi mnie kusi, to jednak mimo wszystko spróbujemy jako Mario. Być może później będzie dało się zmieniać postacie, to sobie to oczywiście sprawdzimy. No i co? Oczywiście gra zaczyna się od jakiegoś festiwalu, czyli sielanka, wesoła atmosfera i tak dalej. W ogóle napiszcie w komentarzu, jakie inne gry chcielibyście zobaczyć z Nintendo, albo ogólnie jakie gry chcielibyście zobaczyć. Ja czasem was o to pytam, bo też jakby mnie to bardzo interesuje, jakie wy gry chcecie zobaczyć. Ja sobie zapisuję na liście, więc warto, abyście pospamowali, jaką grę chcecie zobaczyć. A tymczasem nasi bohaterowie odkrywają super zepsutą rurę. Jakąś taką magiczną. Uuu, dużo rzeczy, ciekawe. No i jest, zielona księżniczka z Sprixy. Jest przerażona. O, czyli Bowser porwał wszystkie jej koleżanki. Niedobrze. Oho. I chyba ją też porwie. No oczywiście, musiał się pojawić Bowser. No zawsze, on zawsze się pojawia. No jak, żeby inaczej. No i też ją zamknął w słoiczku. I co, będziemy musieli cię uratować? Jak się schował w tym? Oh my god. O nie! I wszyscy. I oczywiście Luigi ostatni na końcu. Kurczę. W ogóle jestem ciekaw, czy kiedyś wyjdzie Luigi Mansion 4. Ja nie mogę się doczekać. Jeżeli wyjdzie, to od razu ogrywam. No i co, lecą chyba do świata 3D na to wychodzi. Czyli to będzie takie Mario w 3D. Powiem wam szczerze, co jeszcze w coś takiego nie grałem. I trochę będzie dziwnie tutaj walczyć z Bowserem, skoro graliśmy w Sparks of Hope bodajże. O, jest! W którym to Bowser był przyjazny, w sensie był w naszej drużynie. To dość dziwne. I okej, z tego co widzę, to mamy chyba tutaj pierwszy świat. Tu mamy jakiś drugi, tu mamy jakiś trzeci. Okej, tu możemy dalej, a dalej nie przejdziemy. Czyli musimy przejść najpierw trzy światy, żeby dostać się do drugiego poziomu. Ciekawe. Możemy skakać, ewentualnie trzymać kontroler odwrotnie. Ale jak widzicie, ja mam pro kontroler, więc u mnie to nie ma innej opcji, jak trzymać odwrotnie. Dobra, chodźmy do pierwszego świata. Zobaczymy, na ile gwiazdek uda mi się go ukończyć. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Oczywiście można grać w kilka osób, tylko że ja gram oczywiście solo, bo nie mam czasu, żeby po prostu się z kimś ugadać na nagrywki. Dlatego sam postanowiłem, że po prostu solo przejdę tę gierkę. I myślę, że to będzie całkiem spoko, bo też jakby nie ma co ukrywać, robię mnóstwo innych rzeczy i też nie mam czasu na to wszystko. Ale póki co, siema. No oczywiście, pierwszy Goomba i musiał mnie pokonać, świetnie. Okej, wszystko jest w 3D faktycznie. Z tego co pamiętam, po tym można było wchodzić. I chyba tutaj trzeba szukać jakichś takich znajdziek, coś mi się wydaje. Oczywiście już jestem pomniejszony, bo jak żeby inaczej. Dobra, grzybek, pyk, świetnie. Dobra, na razie mamy opcję skakania, z tego co widzę. Okej, czy mogę... Mogę robić wyższy skok. Trochę taki jakby Mario Odyssey, tylko że prostsze. Dobra, czy mogę tam wejść? Hops, hops. O, ja w ogóle... Too bad. W ogóle jak się ma Pro Controller, to też pojawia się 4 życia. O, to też pojawia się tutaj nam tak jakby opcja sterowania na środku ekranu, co było troszeczkę dziwne, bo ja Pro Controllerem raczej nie chciałbym sterować. Siema Goomba, pyk, nara. Ja bym wolał właśnie... Uuu, Kot Mario. Ej, nie wiem jak się on nazywa, ale strasznie lubię Kota Mario, bo on może, właśnie, może drapać pazurkami. To jest piękne, dobra. Bijamy tutaj, siup, siup. Kolejny dzwoneczek, czy to mi coś da? Okej, chyba mam w zapasie dzwoneczek, ale nie wiem jeszcze jak tego używać. Okej, już wiem jak używać. Po prostu strzałką do góry, świetnie. No to idziemy dalej. Siup, siup. Wow. Okej, tu się dostałem. Nie wiedziałem, że tu się da pójść. Dobra, czyli to jest tak bardzo dużo takich znajdziek, typu chodzenie po wodzie i tak dalej. Trzeba będzie na pewno tutaj wiele przeszukać rzeczy. Też jak widzę, tutaj na czas mamy całą rozgrywkę. Czy mogę tam zejść niżej? Nie. I właśnie, Kot Mario może się wspinać. To też jest bardzo istotne dla mnie. O, i znowu mamy to dziwne... A, i tu mamy gwiazdkę.
Nice, dobra, zbierzmy to. Siema, inarka, pięknie. Też w ogóle to sterowanie mi wkurza, nie wiem jak to wyłączyć. O, wyłączyłem. Nie wiem co nacisnąłem, ale zadziałało, więc świetnie. I kolejne gumby. Siemka, siu. Hehe, dobra, pokonani, pięknie. I lecimy dalej. Aby tutaj oczywiście przejść tą pierwszą krainę. To jest pierwsza kraina, więc jakby tutaj nic trudnego nas nie powinno spotkać. Mamy checkpoint. Siemanko, co ty mi tu chcesz pokazać? O, gol, tam musimy się dostać. Natomiast tam na górze mamy coś jeszcze, więc warto byłoby to sprawdzić. Siema, słodki króliczku. Chciałam cię złapać? Dobra, nie ma problemu, chodź. Nie zwoganianie się za królikiem. Złapałem go i co? Gwiazdkę dostałem, okej. A i teraz mam dwie gwiazdki z trzech. Czyli najważniejsze w tej grze jest szukać po prostu gwiazdek. Wejdźmy sobie może tutaj, zobaczmy co jest na górze. Albo bardziej co jest w tych podziemiach, to mnie ciekawi. Dobra, teraz tu, hops. Nice. I cyk, 4000, czy to mi dało gwiazdkę? Nie, ale mam jakiś stempel. Snapshot mode. Czyli tutaj można robić jakby zdjęcia? I dawać stemple? What? Kamera? Dobra, zablokowana, okej. Nie wiem jak to zrobiłem, ale znowu udało mi się kamerę jakby odblokować, więc świetnie. A w zasadzie to chyba zablokować. O, czas. Okej, zdobyłem dodatkowy czas i chyba za czas. Siema. Ole, grzyba wielkiego mi dał, co jest? Łapać to. Co jest grane? Łooo, jestem przeogromny Mario. That's nice, podoba mi się to. Dobra, rozwalamy wszystko. Na, pięknie, no i ta moc mi się podoba. Ej, tu coś w ogóle jest. To jest jakieś przejście po kolejną gwiazdkę. I po wykrzyknik, który mnie teleportuje z powrotem na górę. Okej, świetnie, bardzo fajnie. Chyba udało mi się pierwszy poziom przejść. Wystarczy tylko, że teraz złapiemy flagę. Nie wiem też, do czego będą mi potrzebne coiny. Czy to jest takie zwykłe Mario, czy może coiny będą tutaj nam jakby potrzebne, żeby, no nie wiem, na przykład ulepszyć sobie coś? Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, naprawdę. Ale nieważne. Course clear, udało się, ukończyliśmy. Na razie idzie całkiem spoko. Też jeżeli w ogóle wytrwaliście do tego momentu, bardzo, bardzo proszę. A, my tu zbieramy jakieś naklejki. Okej, świetnie, podoba mi się to. Też proszę, żebyście napisali jak najwięcej gier w komentarzach. Zależy mi na tym, żeby też zrobić dużą aktywność pod tym odcinkiem, to raz. A dwa, żebym się mógł dowiedzieć, jakie gry chcecie zobaczyć. Ja mam sporo gier zapisanych, ale nigdy nie zaszkodzi, żebyście napisali: ej, nagraj tą grę, bo ta gra będzie super. I może ją właśnie nagram, tak więc warto pisać, Możecie się teraz wykazać. Ja oczywiście każdemu serduszko przypnę. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o serduszka, to też przypinam jakby pierwszego dnia, jak wypuszczę film, i drugiego. Później jak ktoś napisze, no to już może być trochę gorzej, bo też jakby będzie nowy film następnego dnia. No i ten film już tak komentarzy pod tym najnowszym nie sprawdzam, więc dobrze by było, jakbyście napisali po prostu komentarz jak najszybciej, żebym mógł przypiąć serduszko po prostu tego samego dnia. Dobra, schodzimy na dół. I chyba już wiem jak... Znowu odblokowałem kamerę. Nie wiem, nie mam pojęcia jak to zrobić. Dobra, cyk, cyk. Auć. Pyk. Dobra, uciekajmy stąd. Niech to się obija ładnie. Ja chcę to wyłączyć. Nie wiem, co się stało, ale znowu udało mi się to wyłączyć. I teraz tutaj nie mogę zginąć, bo to miejsce jest bardzo niebezpieczne. No cóż, nie udało się. Trzy żyćka. Okej, udało mi się przejść dalej w końcu jakimś cudem. Tak więc jesteśmy w podziemiach, czyli to jest taki jakby klasyczny drugi poziom Mario. I tu już widzę piękny sekret. Siema. Co tam? Ajdź. Kurczę, nie mogę się trochę przyzwyczaić do takiego 3D grania. Ale myślę, że zaraz sobie to ogarniemy. Przejdźmy może tutaj. O nie, oni tu idą. Czy oni są w stanie tutaj wejść? No właśnie, to jest dobre pytanie. Mam nadzieję, że nie są w stanie. Gumba, nie denerwuj mnie teraz. Dobra, rozwalony, pięknie. Siema. Czy mogę ciebie, pyk, pacnąć? Ładnie. Dobra, rozwalony, pięknie. Udało się, jakimś cudem żyje. Jakimś cudem żyje. Przydałby mi się jakiś kot, właśnie, przecież ja mam kota, dzwoneczek. Dobra, teraz to o wiele łatwiej będzie, siema. Okej, czyli warto zbierać te dzwoneczki i warto też wchodzić w takie dziwne rury. Bo może one nas zaprowadzą w jakieś inne miejsce, też warto to sprawdzić, bo czemu by nie. Siema. Fru, hehe, rozwalony. I fru. Nie, kolego, tak się nie będziemy bawić. No, nie ma wchodzenia do skorupy. Dobra, i hops. Pyk. No, czemu to nie działa tak jak chcę? Teraz, okej, udało się. Spokojnie.
Hops i hops. Trochę coinów nie zaszkodzi na pewno. Pozbierajmy, nice. I wejdźmy do rury. To jakaś potężna rura chyba. O, jednak taka zwykła. Ej, czuję się jakby to był naprawdę najzwyklejszy poziom Mario, tyle że w 3D. Stare Mario, tylko że w 3D. Też pamiętam, te windy były. Dobra, cyk, cyk. Okej, mamy czas, świetnie. Też trzeba pamiętać, że te poziomy są na czas, więc później już tak łatwo nie będzie. Też oczywiście mam dodatek Bowser's Fury. Nie mam pojęcia, co on robi, ale też jakby sobie w niego zagramy. Okej, mamy checkpoint, więc jesteśmy mniej więcej w połowie. To wygląda ciekawie. Trzeba to sprawdzić, co to jest. I... O! To jest jakiś teleport. Dobra, 7. A, czyli ja muszę was pokonać w 10 sekund. Dobra, 1, 0. Udało mi się zdobyć tą gwiazdkę? Chyba nie. A, to chyba było tylko jednorazowe. Najgorzej, czyli nie zdobyłem tej gwiazdki. Musiałbym cały poziom, siema Goomba, przechodzić od początku. Najgorzej. Swoją drogą, bardzo mi się podoba ta gra. Czy mogę zrobić na przykład... No właśnie, mogę... Małe gumby, maluszki. Dobra, już nie ma maluszków. Były maluszki i nie ma maluszków. Pięknie, wbijamy do rury. Poproszę tutaj pokojniki. Pięknie. I teraz poproszę tutaj. Siu. Albo i nie tutaj. Siu. Dobra, tędy. O, sekretne przejście. Nice. Czuję się trochę jakbym grał w Luigi Mansion, tylko takie bardzo łatwe. Nie wiem, takie dziwne mam odczucie. Stempelek. Nice, a stempelek to chyba są... Jeżeli złapię stempelek, to chyba dostaję tą naklejkę na koniec. Jaki stak gumbów, dobra, lecimy. Raz. O nie! Okej, dobra, czy mogę się cofnąć? Nie, mogę ich ominąć, ale ja nie chcę ich omijać, to na pewno. Ja bym chciał im skoczyć na głowę, tylko czy jest to możliwe? Chyba jest, dobra, spróbujemy. Nie wiem, czy to się uda, mogę zginąć i będę zaczynał od checkpointu. Co będzie na pewno niefajne. I 200 jeszcze sekund mamy, więc na pewno uda mi się ukończyć ten poziom, tylko... Bum! Okej, dobra, czyli trzeba było po prostu zrobić takim dodatkowym skokiem, dzięki czemu łatwością byliśmy w stanie to ukończyć. Pięknie. I znowu zielona kraina! To mi się podoba. Czy na drzewach coś jest? Sprawdźmy. Zawsze mam wrażenie, że na tych drzewach coś może być, tylko trzeba taką piruetę zrobić na szczycie. O! Właśnie! Tego mi brakowało. Wchodzimy na górę. Siu! I zdobywamy rzeczy. Dobra, tych małych gumbów sobie odpuścimy. Ale mam wrażenie, że tu coś będzie. Nie? A tu już jest finał? Okej, no dobra, niech będzie. Skoro tak, no to czemu by nie? Wskoczmy tu, siema. Hops. I hops. Dobra, mamy to 2000 punktów zdobyte. I kolejny poziom ukończony. Jestem ciekawy, jak będzie trzeci poziom wyglądał. Jej, udało się! Course clear. No i ten piękny Mario, co nie? I kolejna naklejka. Co tym razem? Bo to jest jakby losowa naklejka. A zdobyłem naklejkę coina, tak wydawało mi się, że coś odblokowałem, ale nie byłem pewien co. 5 gwiazdek, okej, czyli pewnie, żeby dostać się do dalszej krainy, będziemy potrzebowali więcej gwiazdek. Będzie bosik pierwszy tutaj chyba. Okej. Coinik, a czy dostanę coś przydatnego może? Właśnie. Dobra, wejdźmy sobie tutaj, grzybowa chatka. Jestem ciekaw, co tu będzie i w ogóle będziemy musieli bossa pokonać. To mi się podoba, jak w tej grze są bossy, to już jest fajnie. Welcome to Toad House. Witaj w w domku Toada. Wybierz box. It contents will help you on your way. Dobra, czyli zawartość pomoże ci w dalszej podróży. Mały prezent czy duży prezent? Wydaje mi się, że ten duży jest pod puchą. Weźmy mały, zobaczmy co się stanie. Okej. Chyba bardzo dobrze mi poszło. Ogniste kule. Super, czyli to nie był tak naprawdę poziom, tylko to... to był przedsmak. Jestem ciekaw, co było w dużym. To naprawdę, bo jakby może w dużym było więcej rzeczy, a ja po prostu nie ogarnąłem. Dobra, chodź się bić. Czy ty jesteś bossem? Naprawdę? Czy ja będę musiał naprawdę z tobą... Charging Chuck Blockade. Czy ja z tobą naprawdę muszę walczyć? Tak! Dwóch! Dobra, siema. Siu, siu. Ale łatwi są. Oj, to chyba nie byli przeciw... Naprawdę to byli przeciwnicy? To był boss? No way, no way. No way! That was too easy! Too easy! Zbyt łatwo było, zbyt łatwo. Ja to liczyłem naprawdę na jakąś potężną walkę. Bo gdzieś widziałem na screenie, że z Bowserem będziemy walczyć, więc może to jest ten taki główny boss, którego będziemy musieli pokonać. No dobra, zobaczmy co się stanie. Zdobyłem gwiazdkę i...
Upadł, pięknie. I odblokował się. Kolejne miejsce się odblokowało, świetnie. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. O, mamy Toada, Treasure Hunt. I tu mamy pierwszy zamek. Okej, to jest w ogóle pierwszy świat. Jestem ciekaw, ile jest światów, możecie mi napisać, bo to też mnie jakby ciekawi. Ile tu jest światów? Nie wiem, czy damy radę też dzisiaj pierwszy ukończyć. Może spróbujemy zrobić kolejny poziom. I tu w ogóle mamy coś jeszcze. Czekajcie, sprawdzę to, co to jest. Wejdźmy tu. Co to jest za miejsce? O, okej, to są gifciki znowu, dobra. To sprawdzimy sobie później, jakbym nie miał jakby, wiecie, dodatkowych rzeczy. To po prostu te gifty będziemy, spróbujemy ogarnąć. Dobra, idziemy na kolejny level, zobaczmy, co tutaj ciekawego się wydarzy. Chociaż może damy radę ukończyć cały poziom, cały świat. Czemu by nie? Trzeba spróbować, co nie? Dobra, wchodzimy na drzewo. Cyk, cyk, cyk. O proszę, i w takim miejscu gwiazdka, no kto by pomyślał. A zobaczmy na drugim drzewie. Czy tutaj też będzie gwiazdka? Nope, ale możemy pooglądać, gdzie musimy się dostać, czyli na samą górę. Okej, super, no to idziemy. Ej, co skaczesz, kotku? Dobra, jakby teraz już mam taką moc, że raczej nic mnie tutaj nie powstrzyma. Pou, o, dobra, weźmy sobie. Może ja poproszę zmianę? Jednak wolę strzelać z ognistych kul, to jest bardzo OP i zawsze było w każdej części Mario. O, siemanko, grzybek, jeden up, zawsze spoko, nie pogardzę. I pou, i drugie pou, i tu jest jakieś kolejne przejście, zobaczmy, co tu będzie. Oho, gwiazdka. Pół. Dobra, szybko, musimy to zebrać, pyk, 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 pyk. Okej. Trzeba to zrobić tak, żeby w ogóle nie zatrzymywać się. Ojojoj, dobra, chyba skiepściłem trochę. Jest, udało się, dałem radę, pięknie, mamy kolejną gwiazdkę. Ej, dobry jestem, coraz lepszy w tych zbieraniu gwiazdek. Tylko też jak zbieramy gwiazdkę, to trzeba pamiętać, że możemy to jednorazowo tylko użyć. Dobra, pyk, pyk, siup, dobra, rozwalony, siup, rozwaleni, pięknie. Nowy poziom, nowi przeciwnicy, to mi się podoba. Jednak wolę z kwiatka strzelać, mimo wszystko. Prawie bym spadł, dobra, wchodzimy na szczyt. A to jest chyba skrót taki. Tak, to jest skrót, dobra, więc ja bym sobie poszedł tędy, bo tu widzę, że są kolejne ciekawe rzeczy. Pou, jeden up, kolejny jeden up, to już mam 7 żyć. Okej, to ciekawe, nie ma co ukrywać. Na razie poziom trudności nie jest za wysoki, co mi się podoba, jest taka gierka do chillowania, do skakania po chmurkach. Tu coś będzie, patrzcie, ja to widzę. Okej, nie bez powodu tutaj rośnie sobie to drzewo, albo dzwonkowe drzewo. Co to jest? Okej. Co to jest? A, trzeba mieć kotkiem, trzeba być, na pewno. Mhm. Wchodzimy. Chmurka! Wow, jakiś sekret znalazłem. Dobra, idę na górę. Hops. Hops. Jakieś chmurko. Gdzie ona mnie tele... Nie gadajcie, że jesteś świat ten chmurkowy. Nice. Okej. Gwiazdka. Siu. Dodatkowy czas, pięknie. To mi się podoba, no teraz to można grać. Cyk, cyk. I gwiazdka tu jest też dodatkowa. Krótki poziom, ale naprawdę bardzo fajny, powiem szczerze. Naprawdę bawiłem się świetnie. Na pewno jak będzie, jak dam radę, to znajdę więcej takich. Tego możecie być pewni. A tymczasem weźmy sobie kwiatka, bo kwiatek versus kwiatek, ogniste kule. Myślę, że to lepsze rozwiązanie. I wykrzyknik. Co to da? Teleportuje nas, okej, świetnie. Cześć, koty. Dzwoneczek, no mam już dzwoneczek, nie potrzebuję jakby. Ale tu coś może być. Środkowe. Nic nie ma. To może? O, grzybek. I... Ło! Z jakiej wysokości w ogóle skoczyłem? To wygląda, jakby było przejście, ale nie, to nie jest przejście. Okej, na spokojnie. Dobra, no i co? Lecimy dalej. Poziom ukończony. Ej, powiem wam szczerze, ten poziom był bardzo krótki. Spodziewałem się, że będzie dłuższy, więc całkiem fajnie. Na pewno możemy zrobić sobie w tym odcinku jeszcze jeden, tego jestem pewien. Więc może nawet damy radę cały ukończyć? Okej, mamy tutaj gumbę wersja kocia. Świetnie. Bardzo fajnie, więc chodźmy do kolejnego poziomu.
Bo jeden z nich to na pewno tutaj będzie jakiś bosik na końcu. Okej, wodny poziom albo cyrkowy poziom. Tu jest jeszcze jakiś poziom pięciogwiazdkowy w ogóle. Dobra, sprawdźmy najpierw tą plażę, bo to mnie najbardziej ciekawi. Co tutaj się ukrywa na plaży? World 1-4. Zobaczmy. Mhm. O! Dinuchowy świat. Flotar byłby zadowolony. Aha, dinuchy przyjaciele, dobra. Co jest? Hop on Plezi and head off for the goal. To będzie jakiś wyścig? O, oh, wow. Are you ready? Yes. Jazda! O nie, to są te okręgi Sonika. Ringi. Ale speed. Dobra, siema. Hops. Pięknie, można skakać. Gwiazdka złapana, nice. Może jakieś małe przyspieszenie, nie zaszkodzi. Czerwony okrąg, give me that. Oj. Can I do it? No! Pewnie był za to coin. Na pewno był za to coin. Nie podołałem, niestety nie podołałem. Ale możemy zebrać więcej okręgów, więc też spoko. Siup, 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 siup. I kolejny, dobra, pięknie. I bardzo fajny poziom, ten poziom mi się mega podoba. Nie ma co ukrywać, poziom jest naprawdę fajny. Tak więc przejdźmy sobie tędy. Na spokojnie, o, stempelek, dobra. A tam jest gwiazdka. Dobra, ja wezmę stempelek, bo stempelki zbieram. Oj nie, oj nie. Oj nie, spadłem do przepaści. Oj, oj, oj. Czasem tak się zdarza, ale to mam bardzo dużo życia już nazbierane. I od początku to trzeba przejść. Okej, okay. I teraz najważniejsze, nie wywalić się w przepaści. Nie, nie, nie rób tego. Don't do it, don't do it. Okej, przetrwałem. Jakimś cudem mi się udało, ale było naprawdę niebezpiecznie. Czy ja powinienem się przyspieszać, czy może skakać? Ciężko stwierdzić, może skoczmy sobie? Okej, okay, można skakać. O, widzę gwiazdkę. Dajcie mi tą gwiazdkę. Nie doleciałem, naprawdę? Nie wiedziałem, czy mam skoczyć. Ej, to było niesprawiedliwe. Ej, gierka mnie oszukała. No nie ma gwiazdki, jedna gwiazdka tylko w tym poziomie. Ale no niestety, w tych poziomach często tak się zdarza, że no po prostu ciężko jest to ogarnąć. Ale udało się, pięknie. Next level ukończony. Przyspieszenie. I 8000, pięknie, dobrze, punkciki zdobyte. Bardzo fajnie, Mario zadowolony. I odblokowałem, okej, okay, ciebie. Nie wiem, co to jest za dinozaur, nie wiem jak ma na imię, bo go nie kojarzę z Mario. Więc możecie napisać w komentarzu, jak się nazywa. Dobra, 10 gwiazdek zebranych, pięknie. I w teorii mogę już ją uratować. Ciekawe. Ale ja bym poszedł jeszcze tutaj, bo jest cyrkowy tutaj poziom. I jeszcze jest poziom z tobą. To mnie najbardziej ciekawi, dobra. Wejdźmy sobie tutaj, zobaczmy co jest w tym miejscu. Obstawiam, że to nie będzie jakiś długi poziom. Switch, Scramble, Circus, czyli cyrk. Dobra, let's go. Cyrk. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj klaunów, za którymi nie przepadam. A tu są te robaczki, dobra, i tu coś będzie. Okej, okay. Co się stanie, jak włączę wszędzie wykrzykniki? O! Otworzyło się dalej. Normalnie, to jest najprawdziwszy cyrk. Świetnie. Wow, wow, wow. Niebezpieczne, niebezpieczne osy. Okej, okay. Bum. Dzwoneczek? No dobra, może być. Dwa dzwoneczki nie zaszkodzi. O, to wybija, fajnie. Cyk, cyk, hops. Ja bym chciał tutaj i tutaj. I jeszcze tutaj. Nice. Mogę przejść? Wow, ile tego tu jest? Dobra, wszystko musimy rozpykać, pięknie. Siup. Ha, wykrzyknik. Co mi to... O! Czyli tam była gwiazdka, której nie złapałem, a wykrzyknik mnie teleportował dalej. Świetnie. No to troszkę skiepszczone, ale no cóż poradzić. Takie są te poziomy dziwne. Momentami nie wiadomo, czy dobrze się robi, czy robi się źle. Trzeba po prostu ogarniać, dobra. Pyk, 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 pyk. Czy teraz będę musiał... No tak, teraz to sobie utrudniłem. Dobra. Świetnie. Hops, hops, hops. Zrobione. I mamy przejście. Lecimy. Atak, atak, atak. Pięknie. W górę. O, czerwone kółko. Dobra, czyli trzeba będzie jakąś misję wykonać. Misję zbierz coiny. Dobra. Czy dam radę wszystkie zebrać? Musi się udać, musi się udać. Mamy to. O, to jest dobra moc i to mi się podoba. Tu mamy coś takiego, to może spróbujmy to złapać. Wow, 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 dobra, szybko, szybko. Jest gwiazdka, znaleziona.
Zbierzmy ją czym prędzej. Nice. Rozwalmy to. A, już mnie wyrzuciło. Szybko, bardzo szybko poszło. Ale spoko. Chodźmy tu, teraz tu i tu. Siema, siema czarodzieju. Też nie pamiętam jak on się nazywa, ale też miał jakieś swoje specjalne imię z tego co pamiętam. Dobra, dodatkowy czas, jasne, biorę. I kolejny dodatkowy czas, give me that. I gwiazdka na środku. Z miłą chęcią. Jeszcze jeden czas tu jest, dobra. Trochę popsujemy, ale no trzeba. Czasem trzeba zepsuć i się trochę cofnąć, żeby iść do przodu. Pyk, pyk. Jej, udało się. I mamy to. Poziom prawdopodobnie ukończony. Piękny, dobra. A jeszcze tutaj mamy coś, dobra. Nice. O, i poproszę stempelek. Czy ja dam radę? Dobrze, dałem radę. Teraz wystarczy, że wskoczę tutaj za jakieś wysokie punkty, ale jak sami widzicie, niestety się nie udało. Pięknie. Course clear. Ukończone. I mamy dzwoneczek odblokowany. Świetnie, kolejny stempelek zebrany do naszej kolekcji. I teraz, skoro zrobiliśmy te poziomy, to możemy w końcu iść na poziom Toada. Co mnie dość... O! Co tu się odblokowało? Slotsy? No to lecimy. Małe slotsy nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziły. Co to za jakiś slotsowy poziom? No, ciekawe. Okej, okay, hit the blocks in the picture line. You could win up to 777 coins. No dobra. Dostaniesz każde życie za 100 coinów, które zbierzesz. No dobra, sprawdźmy jak mi pójdzie. Pyk, 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 pyk. 100 coinów. Ej, deszcz coinów. Pięknie. Nie wiem, totalnie randomowo kliknąłem, ale jak widać chyba się opłaciło. Poszedłem tutaj, mam jedno życie. Mogę jeszcze raz? A, zniknęło. Nie ma tak, że sobie bym tutaj farmił, byłoby za łatwo. Dobra, ten poziom mnie intryguje, to jest 5 gwiazdek do zdobycia. Co ten Toad od nas chce? Okej, okay, Captain Toad goes forward. W ogóle, jeżeli chodzi o Kapitana Toada, to też jest gra o nim. I fajnie by było, jakbyście dali mi znać, czy chcecie tą grę zobaczyć. Bo ona właśnie jest chyba w takim stylu jak to. Takie mam dziwne przeczucie. Okej, okay. Przygoda, zbierz 5 gwiazdek. Okej, okay. Move kamera. Okej, okay. Świetnie, to jest chyba jakaś taka bardziej strategia z tego co widzę. Mamy czas, no dobra. A i my to sobie obracamy kamerą. Tak, żeby zebrać wszystkie, czyli to są takie proste minigierki. Tu pewnie będzie jakaś, o, oczywiście. A i my musimy sobie tak obracać, żeby wszystko dobrze zobaczyć i wszystko znaleźć. Czyli ogólnie bardzo proste. Dajcie znać, bo chyba jest taka gra właśnie na Nintendo. Toad Adventure? A, i tu my tu jest... Aha, my nie możemy skakać, to jest cała trudność. Okej, okay, ciekawe. Mamy dwie gwiazdki zebrane, tam jest jeszcze jedna, widzę, więc może tą najpierw zbierzemy. Świetnie. Teraz możemy pójść na górę. Czyli to jest taki bardzo, bardzo prosty poziom, bardzo krótki swoją drogą. Myślałem, że to będzie coś dłuższego. Dobra, wszystkie gwiazdki zdobyte. Możemy się stąd ewakuować i w końcu uratować pierwszą Sparkies, albo Sparkles? Jakoś tak, Sparkles Princess. Dobrze, udało się, misja wykonana, panie Toad. Oczywiście gwiazdki za to dostałem. Potrzeba 10. Jasne, mam 10 gwiazdek, czyli jednak gwiazdki trzeba zbierać, bardzo trzeba zbierać. Dobra, zamek odblokowany. Czy ja będę miał tu jakąś misję, żeby ciebie uratować? Pewnie tak. Bowser Highway Showdown. O nie, o nie. To Bowser. On może tam być. A może to jest po prostu zamek Bowsera. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. O, pyk. No, tu już żarty się skończyły. Trzeba będzie naprawdę uważać. Tu jest jakaś gwiazdka zielona. Give me that. Aha, zielone coiny. Cyk, cyk, cyk. Okej, okay, mamy zieloną gwiazdkę. Siema. Ajć, mogłem bić, mogłem bić. Dzwoneczek? No, wolałbym coś innego. Ale nawet jeżeli jest ten dzwoneczek, to ja jednak go przygarnę mimo wszystko. Dobra, uratujemy cię, księżniczko, nie musisz się o nic martwić. Damy radę. Hops, dobrze. Aha, to się przemieszcza, pięknie. Akurat jestem kotkiem, więc możemy tutaj sobie aktywować. Tam w ogóle Mario, albo Luigi zielony w oddali. Dobra. Siup, na górę. I jeszcze wyżej, oby tutaj było ten kwiatek. Prawdopodobnie nie będzie. O nie, to jest tylko na czas. Okej, okay, dobra.
To musimy bić to mocno. 3, 4, 5. Dobra. I hops. I hops. I na górę. Teraz powinno się... Powinno się... O Jezu, o Jezu, nie tak miało być. Skaczemy, czy dam radę? Dałem radę, mamy gwiazdkę, okej, pięknie. Teraz możemy zejść na dół i z tego co widzę tutaj... Świetnie, dodatkowy czas, give me that. Tu na dole też coś pewnie będzie. Ile tu rzeczy jest? Tu się można przedostać. Tam na dół raczej nie można zejść, ale dobra. Siema kocie. Rozwalmy to. Pyk, 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 pyk. Kolejny kotek przyda się, bo w razie gdybym stracił tutaj tego, co mam aktualnie, to warto by było mieć kolejnego. To możemy kopnąć. Uuu, ile was tutaj jest? To jest cały stack gumby. Tu nic nie ma. Dobra, myślałem, coś tutaj będzie, ale raczej nie. Dobra, chodźcie gumby. Raczej, no właśnie, raczej tutaj nie zagrozicie mi w żaden sposób. Bez problemu jestem w stanie się z wami rozprawić. Hops, hops. Hops, hops. O, wow, wow, wow. Ej, nie tak miało być. Nie tam, nie na to się pisałem. No i jesteśmy, udało mi się dotrzeć do tego wielkiego muru. Czy go przejdę, czy też nie? W sumie mogę go przejść tak, ale prawdopodobnie prawidłową metodą jego rozbicia jest właśnie zrobienie coś takiego. No właśnie. O, i mamy grzybka. Jak najbardziej, chętnie sobie przygarnę. A tu coś będzie? Ciekawe, sprawdźmy. Ej, co jest? Dobra, nieważne, nieważne. Po prostu się stąd ewakuujmy i uratujmy pierwszą księżniczkę. O ile w ogóle ona tutaj będzie. Znaczy, na pewno będzie ta zielona. Tylko pytanie, czy będzie tu ktoś jeszcze? Czy jakiś potężny boss? Bowser! Jest, przyjechał! Ole ma samochód. Czy on będzie chciał mnie rozjechać? Mhm. Jest wkurzony. Ojojoj, co mam robić? Okej, odbijać to pewnie. Bum. Pyk. Rozwalamy mu samochód. Oj, zaraz długo nie pociągnie to autko, coś tak czuję. Pyk. Oj, jak szybko poszło. Jeszcze będzie jechało. To go tylko bardziej wkurzyło. Okej, spokojnie. Bum. Nice. No chodź, walnij jeszcze raz, no spróbuj. I pyk. No czemu to nie zadziałało? Dobra, zadziałało. Ja sobie zjem grzybka na wszelki wypadek. Dobrze, że tego grzybka można przechowywać. Albo te piłki niektóre mają kolce, dlatego jak mają kolce, to znaczy, że biją. Niedobrze. Okej, no siema. Oj, 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 ty. Weź takich rzeczy nie rób nawet. Siu. Oj, chyba aktywowały się kolce na niej. Aha. Nara. Jeszcze nie? No nie pluj, proszę. Co atakujesz? Dobra, tej nie będę bił. Walnąłem, ale się zderzyły, najgorzej. Ajajaj, ciężki przeciwnik z tego Bowsera, powiem szczerze. Bum. Okej, przywaliłem mu, świetnie. No come on, no rozwalę mu to autko zaraz. Ile można rozwalić mu auto? No, w końcu wybuchło. Ojojoj, twarde lądowanie. A to był most! To był most jak w takim Mario 2D. Ej, fajnie zrobione. I Bowser odleciał. Będzie gwiazdka? Jest gwiazdka. Bowser znowu błysnął. Ja dostaję dużo coinów. Nice, bierzemy wszyściutkie coiniki. Pięknie. I wbijamy tutaj. O, i tu jest pierwsza księżniczka do uratowania. Dobrze, już cię ratujemy, nie przejmuj się. O, pomóż, pomóż, już idę, spokojnie. Tylko zbiorę sobie parę coinów i zaraz do ciebie idę, więc spokojnie. Wytrzymaj jeszcze trochę i... 8000. Not bad, not bad. Proszę bardzo, uratowałem cię. Nice. Taki maluszek jestem. Jest gran, potrzebujemy grzybka zjeść. No, takim maluszkiem jestem, że ona jest, ta księżniczka jest większa niż ja w tym momencie. Zdobyliśmy to, co mieliśmy zdobyć, uratowaliśmy księżniczkę. Dostaliśmy parę gwiazdek i prawdopodobnie teraz odblokowała nam się druga kraina. Albo ona odblokuje nam drugą krainę. Zrobi most? Magiczny most! Dawaj, rób magiczny most. Aha, robi.
rurę nam zbudowała. Zbudowała kanalizację z królestwa numer 1 do królestwa numer 2. Pięknie. Ale królestwo numer 2 zobaczymy sobie w następnym odcinku.